Witam jeszcze raz bardzo serdecznie trójkę sędziowską. Przypomnę, że sędzią był Paweł Kuszczewski. Witam bardzo serdecznie dziennikarzy Rondo, a także zawodników Jeziorata i Ława. Na liniach pan Paweł Kuszczewski, Robert Tomkowicz, Michał Kereszczako i Robert Zielony. Obserwatorem tego spotkania z Marcinem Grzyżem. Szanowni Państwo, mamy bardzo miłą teraz uroczystość. Prezes Andrzej Sowiek wręczy statuetkę dla Wojciecha Figurskiego za 200 bramek zdobytych dla Jeziorata w meczach ligowych. Gratulujemy. Przypominamy, że w 2016 roku Wojciech otrzymał statuetkę za 100 bramek. Potrzebował więc 3,5 roku, aby strzelić kolejną setkę. Życzymy następnym panu Wojciechu przede wszystkim zdrowia i dalszych bram. Gratulacje i okolicznościowa statuetka prezesa Andrzeja Sobiecha. 200 bramek w barwach Jeziorata i Ława. Krzysztof Kęsły, Łukasz Święty, Wojciech Figurski, Arkadiusz Kuciński, Radosław Galas, Łukasz Słowacki, Grzegorz Kolarski, Paweł Sagan, Patryk Czarnota.